Uwaga, czekamy na sygnał do startu i gonitwa się rozpoczęła. Na prowadzenie po starcie wychodzi National Freedom Clay Castle na drugim, Ed to Brute na trzecim, choć teraz przesuwa się po zewnętrznej do przodu i obejmuje prowadzenie na wyjściu na przeciwległą prostą. Ed to Brute prowadzi. National Freedom na drugim, Clay Castle jest na miejscu trzecim, na pozycji czwartej Kakao Blue, dalej Little Feet, na przedostatnim miejscu jest Arcano, a stawkę zamyka Saif Shaddad. Ed to Brute ma kilka długości przewagi, narzucił nieco mocniejsze tempo pod siebie zdecydowanie. 1200 metrów jeszcze pozostało do celownika. Ed to Brute prowadzi kilka długości, zanim galopuje National Freedom. Kakao Blue przesuwa się tam, jest na trzecim miejscu, Clay Castle na czwartym, na piątym Arcano, Little Feet na szóstym i Saif Shaddad na miejscu siódmym. Kilometr jeszcze pozostał do celownika. Ed to Brute pod Agnieszką Tokarek wciąż jest na prowadzeniu, za nim National Freedom, Clay Castle ponownie na trzecim, na czwartym Kakao Blue, no i dalej Little Feet, Arcano oraz Saif Shaddad. I już zbliżają się do wyjścia na prostą finiszową. Wyprowadza na nią Ed to Brute. Jeszcze nieco ponad 500 metrów do celownika. Ed to Brute jest atakowany przez National Freedom oraz Clay Castle. National Freedom wydaje się, że najlepiej galopuje, wychodzi chyba środkiem na prowadzenie. National Freedom jest na pierwszym miejscu, Ed to Brute jeszcze na drugim, ale tam włącza się do walki jeszcze Little Feet. Jeszcze tylko 200 metrów do celownika. Little Feet wyprzedziła rywali i wychodzi na prowadzenie. Little Feet prowadzi, National Freedom na drugim, atakowana przez jeszcze Kakao Blue, ale to wygrywa Little Feet, wygrywa walka o drugie. Wydaje się, że Kakao Blue chyba na ostatnich metrach wyprzedził National Freedom. Na czwartym kończy Ed to Brute. Zwyciężyła oznaczona numerem drugim Little Feet pod uczennicą Zofią Szłapą. Zofia Szłapa nie zwyciężyła do tej pory jeszcze w żadnej gonitwie, także jeżeli ten rezultat zostanie potwierdzony przez komisję techniczną, to będzie pierwsze zwycięstwo